Nie ożenisz się z tą dziewuchą, kłamco. Musiałam dowiedzieć się od proboszcza z Gwiazdy Morza. Nie miałeś nawet odwagi mi powiedzieć. Ty też jesteś mężatką. Już nie. Wyrzekłam się swojej wiary. To się zdarzyło przed twoim chrztem. Geoffrey i ja wyznaczyliśmy datę ślubu na koniec lata. Wybacz, że ci nie powiedziałem. Nieważne. Eulalia jest młoda. To dobra partia. Z łatwością znajdzie innego męża. Nie mogę złamać obietnicy. Podpisałem dokument przed notariuszem. Jeśli nie dotrzymam słowa, stracę wszystko. Dom, winnicę, wszystko, na co pracowałem. A ja? Pomyślałeś o mnie? Przepraszam. Zerwiesz zaręczyny jutro. Czy twojej narzeczonej spodoba się to, że od lat sypiasz z Żydówką? Jesteś zdolna to wyznać? Nie. Nie ja jej powiem, tylko mój demon. Żydzi mają demony? Wiele. Inny powiedziałby Rudzierowi Pudziowi o listach, które pisałam do Bernata Estaniola. Jak myślisz? Co by zrobił? Bezbronni katalońscy żeglarze zginęli przez ciebie. Całe miasto by cię znienawidziło. Zabiłby cię w okrutny sposób. Pomagałaś mi pisać te listy. Ciebie też dopadną. To ja przyniosłam do ciebie Mercę. Mam jej powiedzieć, że nie jesteś jej ojcem? Jeśli to zrobisz, zabiję cię. Nie zrobisz tego. Znam cię. Gdybyś to zrobił, co by było z biedną Mercę? Powiesiliby cię za morderstwo. I kto by się nią wtedy zajął? Mauryjka? Ze mną będziesz szczęśliwy. Bardziej niż z tą głupiutką dziewczyną. Posłuchaj mnie i zostaw ją. Śmierć albo ja.